Znajdujemy się na plantacji choinek kołodyńscy. Znajdujemy się w miejscu szczególnym, mianowicie pod nową wiatą, którą zabudowaliśmy, naszą historyczną studnię, która pochodzi z 1906 roku. Pomagała ona w gospodarstwie moich dziadków, pradziadków, moich rodziców, a także pomagała nam. Co ciekawe, nigdy nie wyschła. Do tej pory podlewaliśmy z niej naszą plantację. W tej chwili mamy już nową studnię głębinową, ale żeby złożyć hołd naszej historii, historii naszej plantacji, w tym roku postanowiliśmy zadbać o otoczenie naszej studni, która pozwoliła nam zacząć produkcję naszych drzewek. Nasza plantacja to nie tylko historia, to także współczesność. W tym roku zapraszamy wszystkich na kiermasz, który będziemy organizować właśnie w okolicy tej historycznej studni. Będzie możliwość upieczenia kiełbasek, spożycia gorącej herbaty, kawy. Także zapraszamy wszystkich z dziećmi. Na pewno znajdzie się kącik dla nich, a szczególnie zapraszamy także do robienia zdjęć na naszej ściance w otoczeniu krasnala, zabytkowego samochodu również i umieszczania zdjęć na Instagramie, ponieważ nasza plantacja to nie tylko przeszłość, ale także przyszłość. Patrzymy daleko w przyszłość i także rozwijamy naszą sprzedaż internetową, a także social media. Trochę tych historii bym chciał jeszcze podpytać. Te choinki, które teraz sprzedajecie, to są choinki z których lat? Najstarsze choinki, które sprzedajemy w tej chwili, wczoraj sprzedaliśmy do jednego z kościołów, miały około 25 lat, czyli mniej więcej są w moim wieku. W twoim wieku i to jeszcze końcówka ubiegłego wieku. Końcówka 20. ubiegłego wieku, tak. Dokładnie pamiętam nawet, kiedy je sadziliśmy. W tej chwili są to ogromne drzewa w wysokości około 8 metrów. Jakie choinki, jakie rodzaje choinek spotykamy na plantacji kołodyńskiej, z których możemy wybierać? Posiadamy świerk srebrny w sprzedaży, rosnący w gruncie, jodłę kalifornijską w doniczkach, świerk tradycyjny oczywiście, który cieszy się największym powodzeniem ze względu na swój tradycyjny zapach, który roznosi się w domu bezpośrednio po dostarczeniu. Posiadamy także jodłę kalifornijską, która pachnie cytrusami, gdy ją zetniemy. I posiadamy świerk densanta, który rośnie bardzo długo, ale za to jest bardzo kształtny dzięki temu. Te wszystkie drzewka rosną na waszej plantacji? Tak, wszystkie drzewka są z naszej plantacji. Drzewka są też różnego rodzaju, są cięte i są w doniczkach. Tak, posiadamy drzewka cięte, drzewka w doniczkach, a także drzewka do wykopania na plantacji przez klienta, bądź pomagamy w kopaniu na życzenie. Jak wygląda sprzedaż, od której do której godziny również jest możliwe u Was dowiezienie tej choinki na miejsce? Tak, sprzedajemy codziennie od godziny 8 rano do godziny 20. Możliwe jest także zamówienie u nas choinki przez internet, na naszym sklepie internetowym, bądź po prostu przez telefon wysyłamy propozycję kilku zdjęć z danego typu. Klient wybiera konkretną sztukę i tą konkretną sztukę dostarczamy codziennie właściwie w godzinach po 18, tak jak już ludzie wrócą z pracy, klienci. Przed świętami, tak ostatni moment, to jeszcze Wigilię będzie możliwość. W tym momencie słyszymy to? W tym momencie słyszeliśmy piłę motorową, ponieważ ktoś ścinał drzewo. Tak. Ale można również tradycyjnie ściąć to drzewko siekierką, czy niekoniecznie? Tak, mamy siekierki, piły, co kto sobie preferuje do wycięcia choinki, to użyczamy takiego sprzętu. Bezpośrednio z plantacji można ściąć. Wtedy jest gwarancja świeżości, klient wie, kiedy choinka została ścięta. I na pewno wtedy będzie stała dłużej. W Wigilię także jesteśmy nawet do godziny 15. Ja również tutaj zauważyłem, że dzieciaki będą z rodzicami. Dzieciaki lubią wybierać choinki, co? Jak to jest? Tak, no kierujemy się w stronę tego, żeby nie tylko być sprzedawcą choinek, ale także, żeby nasza plantacja posiadała duszę, przeszłość i abyśmy pomogli łączyli ludziom, pokolenie. Tak, łączyli pokolenia, a także pozwolili poczuć już klimat świąt przy wybieraniu choinki, żeby to nie była po prostu jak najszybciej kupiona choinka, tylko wybrana, wypatrzona i taka jaka powinna być. Po zakupach, albo w trakcie zakupów, albo nawet przychodząc tutaj, rodzice z dziećmi, te dzieciaki mogą liczyć na delikatne. Zauważyłem również to. Oczywiście nie mówię, że ja tego chcę, ale w koszyczku czekają na nich drobne słodkie słodkości. Tak, mamy drobne słodkości dla naszych najmłodszych, milesińskich, a w tym roku mamy coś ciekawego, co dzieci lubią bardzo, ale nie spodziewałem się, że lubią, ale to jest niespodzianka. Zapraszamy do nas na plantację. To jeszcze nie funkcjonuje. To już funkcjonuje. Każde dziecko dostaje. To jest akurat dla mnie śmieszne, ale to jest ciekawe. Dzieci bardzo lubią naklejki, także każdy z naszych małych milusińskich dostaje naklejkę. Choinki kołodyńskie. Choinki kołodyńskie, ale też tam jest napisane, że to jest myśliwy choinek. Myśliwy choinek. Tak. Również dodajmy, że taką choinkę, którą się wybierze, zetnie nawet już
opakuje wstępnie, można spokojnie zostawić, odebrać i we właściwym sobie miejscu. Tak, prowadzimy poczekalnię dla choinek, czyli można... Poczekalnia dla choinek. Tak, poczekalnia dla choinek i jeżeli klient nie dysponuje transportem w danym momencie, a chciałby odebrać osobiście, stawiamy ją w miejsce, z którego nikt już go nie zabierze, podpisujemy imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu w razie czego, gdybyśmy musieli się dopytać jakichś szczegółów i ta choinka czeka na klienta do dogodnego momentu do odbioru. Na koniec poprosilibyśmy wszyscy, my, którzy oglądamy i słuchamy Ciebie, o życzenia od Was dla nas wszystkich. Życzenia płynące z głębi zielonych serc choinek kołodyńskich dla tych wszystkich, którzy nas oglądają. No więc jako przedstawiciel plantacji kołodyńskich choinek życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. W tym roku życzę przede wszystkim zdrowych świąt, byśmy wszyscy spotkali się przy wigilijnym stole. Oczywiście przy jak najpiękniejszej choince. I żebyśmy spędzili te święta rodzinnie i bez niepotrzebnych stresów. Panie Januszu, święta pełnym pasem, zapasem, pełnym pasem i zapasem. Pan po raz któryś z rzędu choinkę na te święta wybiera właśnie tutaj. No właśnie, to już chyba co najmniej od 15 lat tutaj przyjeżdżam. Jeszcze sprzedawane były choinki tam z drugiej strony tych zabudowań. A poza tym, bez względu na to, gdzie spędzam te święta, czy w Białej Podlaskiej, czy u swoich synów w Warszawie, to zawsze mam choinkę i to żywo. Tradycyjnie już od wielu, wielu, wielu lat. Czym charakteryzują się te choinki tutaj u Państwa kołodyńskich? Są jakieś szczególne? No znaczy ja to kupuję zawsze ten świerk pospolity taki, jak zwykle, tak. Nie, to, po prostu one są trwałe, długo w mieszkaniu stoją, oczywiście podlewając je wodą. Podobno jak się doda trochę soli albo cukru, to ta choinka jest bardziej trwała. Gdzieś wyczytałem ostatnio w internecie i zastosuję w tym roku tą metodę. Czy ciężko, trudny wybór tutaj akurat, jak się zajedzie, to trzeba pochodzić, żeby znaleźć tą właściwą? To znaczy nie, no długo nie, bo są ładne choinki, po prostu są ładne. Są ładne? Są ładne, tak. Czy ta choinka, którą się wybiera, czy to jest tak, że to tak na pierwszy rzut oka się zakochuje w tą choince, czy ona mówi do klienta, weź mnie do domu? No czasami tak jest, że na pierwszy rzut oka od razu to będzie ta. Czego życzymy wszystkim tym, którzy nas oglądają na tej świecie? No przede wszystkim no, dobrej atmosfery, spokoju, ładnej rodzinnych świąt, choinki, oczywiście pogoda, no dobrze, żeby troszeczkę śniegu spadło. No i jak zwykle znajomym życzę dużo zdrowia po świętach.